Tu nas sprzyja tym, którzy grają. Ale panowie, dobra, zostawmy już tę stajenkę, przejdźmy do konkretów. Pora późna, czasu mało, nie przedłużajmy, zaczynajmy. Sukces polskich łuczniczek na zawodach Pucharu Świata w Budapeszcie. I właśnie zastanawiałem się... Nasi napastnicy wracają z medalami z Budapesztu. Właśnie się zastanawiałem, jak rozpocząć ten materiał. I dziękuję Andrzeju za to, że mnie bardzo wyręczyłeś. Proszę. Jest z nami dziennikarz Viaplay Andrzej Twarowski. Cześć. I dzisiaj chyba pierwszy, albo pierwszy od dawien dawna, taki materiał bardzo lifestyle'owy, ponieważ my, jako ekipa piłkarzyków, zadaliśmy naszej społeczności piłkarzykowej pytanie, a raczej prośbę o to, żeby oni, ci nasi widzowie, zadawali tobie pytania. Bardzo jest mi miło, dziękuję za każde pytanie. W związku z tym, my wyselekcjonowaliśmy najciekawsze pytania, było ich całe mnóstwo, niekoniecznie wszystkie się nadawały do tutaj poruszania publikacji, więc tutaj raczej wszystko niepotrzebnie z cenzurą. Rozumiem, że przeszły. Tak, przeszły selekcję. Przeszły pytania, selekcję, tak? Więc w związku z tym luźny materiał, dajcie znać, co wy myślicie. No i co? Chyba możemy rozpoczynać. Tak, bardzo dużo pytań było o twoją pracę komentatora. W związku z tym rozpocznę pytaniem na temat tego, który stadion ma najgorsze warunki do komentowania, a który najlepsze. I możesz się odnieść zarówno do aktualnych warunków Premier League, jak i też do tych byłych. Może pamiętasz z przeszłości jakiś stadion, który, nie wiem, już teraz nie jest zbyt często odwiedzany i możesz również o nim nam opowiedzieć. Dobrze, to jeśli chodzi o ten stadion najgorszy do pracy i do komentowania, to zdecydowanie Manchester City. No proszę. Bo miejsce komentatorskie jest pod samym dachem. To jest mniej więcej 9-10 piętro, okay. A musicie wiedzieć, że tamte trybuny są odsunięte od linii bocznej, więc piłkarze są mniej więcej tacy. Do narożnika boiska, tego przeciwległego w linii prostej, jest mniej więcej 150 metrów. Też ta atmosfera na tym stadionie pozostawia empty sporo... Hot, tak no, zwane. Już nie chcę być taki złośliwy. To ja jako fan United musiałem to powiedzieć. Pozostawia trochę do życzenia i w sumie bardzo podobnie jest na stadionie olimpijskim West Hamu United. Mm-hmm. Tak, spodziewałem się, taki... że to powiesz, bo tak, już bo to jest... przemycałeś. No właśnie, no bo to jest przecież obiekt, na którym była... bieżnia, bo był tak, bo był budowany właśnie na Igrzyska Olimpijskie i dodatkowo jakby te miejsca komentatorskie są trochę takie przyciemnione, tam jest słabe światło i nagle masz przed sobą po prostu rozświetloną przestrzeń i też jest bardzo, bardzo daleko, więc nieprzyjemnie się pracuje na tych dwóch obiektach. I jeszcze taka ważna informacja, być może ktoś z was będzie miał w przyszłości tę przyjemność, by pojechać i skomentować mecz ligi angielskiej. Jeśli chodzi o monitory, to zbyt wielkiej pomocy tam nie dostaniecie. Najlepsze są na Tottenhamie, bo to jest nowiutki stadion. One może nie są za duże, ja się nie znam tak bardzo na tych przekątnych, ale załóżmy, że on ma 12 cali, ale jest dobry kontrast, dobra ostrość, więc wszystko sobie wychwycisz. Ale są też takie miejsca, gdzie ten monitor wygląda po prostu tak, jakby został kupiony na Allegro za jednego funta. A czy na tym West Hamie na Stis są te monitory w miarę lepsze, żeby jakby... nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, żeby to było takie full HD, powiedzmy. Czyli wołasz tym samym trochę o wyrozumiałość dla was jako komentatorów. Nie, wiesz co, nie wołam o wyrozumiałość, bo zadaniem komentatora jest zrobienie tego meczu na odpowiednim poziomie, bo co to widza obchodzi, jak wygląda twój monitor na stanowisku, ale no niekiedy łatwo jest się po prostu pomylić czegoś, nie zauważyć, bo to ja na przykład bardzo lubię te szczegóły związane z meczem, bo z odległości 150 metrów tego całego kunsztu piłkarzy nie da się też tak do końca nie widać. A najlepsze dokumentowanie na przykład w tym sezonie bardzo mi się podobało na Luton, bo to jest stadion kameralny, 11 tysięcy ludzi, tam jest bardzo głośno. I miejsce komentatorskie jest mniej więcej na wysokości, powiedzmy, 7 metrów nad ziemią i dosłownie widzisz linię boczną pod sobą. Więc jak ta akcja toczy się blisko ciebie, no to dociera wówczas do komentatora to, jakimi kozakami są piłkarze w Premier League. I też kapitalnie się komentowało mecze na Anfield, ale przed remontem, na tej starej trybunie, gdzie są jeszcze takie drewniane krzesełka i tam miałeś takie odczucie, że po prostu mógłbyś
zagrać w berka z tymi piłkarzami, którzy biegają po boisku. Teraz te miejsca komentatorskie są na tej nowo otwartej, bo jeszcze dobudowali jeden taras za bramką, ale mówimy o tej głównej trybunie i tam też jest bardzo wysoko. Więc piłkarze są mniej więcej takimi liliputami. Czyli wskażesz Anfield jako to najprzyjemniejsze do komentowania, stary Anfield? Ale stary Anfield. Stary Anfield. Tak, w cudzysłowie oczywiście stare. A gdybyś miał wybrać z obecnych, w sensie już wykluczając to stary Anfield? Na Tottenhamie się bardzo dobrze komentuje spotkania, tak jak tobie wcześniej powiedziałem. Widać, że cały ten obiekt jest przemyślany pod różnym kątem. Oni mają świadomość, jak ważną rolę do spełnienia mają media, bo ta liga się przecież ceni. No jasne. Miliardy funtów wpływają nie tylko od telewizji angielskiej, bo musicie mieć świadomość, że obecnie ten kontrakt zagraniczny, sumując różne kraje, jest wyższy niż kontrakt krajowy. O proszę, tego się nie spodziewałem. Następne pytanie, i tutaj będziesz miał miejsce na taką, możliwe, że jakąś swoją prywatną anegdotę. Najtrudniejszy mecz do skomentowania, jaki kiedykolwiek miałeś? Czy to ze względu na warunki pogodowe, jakieś twoje zmęczenie, chorobę, czy też warunki właśnie stadionowe? A może jakieś inne jeszcze tutaj aspekty, które zagrały na niekorzyść? Dobrze, to był mecz Manchester City-Liverpool 2-2, kapitalne spotkanie, ale tam w tym pytaniu padła kwestia choroby. Ja przez cały tydzień miałem koszmarny kaszel, bolało mnie gardło, łykałem tabletki, robiłem sobie płukanki w noc poprzedzającą to spotkanie. To właściwie nie spałem, tylko cały czas tam chrychałem. I byłem ciężko tym przerażony, bo ja ogólnie, nie oszukujmy się, ja mam średnie warunki głosowe. To nie jest Dariusz Szpakowski, to nie jest Pavarotti. Ja bym polemizował. No wiesz co, ja rozumiem, że jest część osób, które po prostu się przyzwyczaiły do tego głosu, bo on jest taki lekko zachrypnięty, jest charakterystyczny, ale to właśnie a propos anegdoty. Kiedyś poszedłem na casting, na przesłuchania do Radia Z. To było pewnie 30 lat temu. I przeszedłem wszystkie etapy selekcji. Zostało nas dwóch. I po odsłuchaniu taśmy z moim nagraniem, osoby, które przeprowadzały tę selekcję, powiedziały, że komuś tam się nie spodobała ta moja chrypa. W związku z czym wysłali mnie do lekarza foniatry na Akademię Medyczną. Muzyczną, przepraszam, lekarz foniatra, Akademia Muzyczna, a nie medyczna. No i ja poszedłem do takiego pana profesora, który zajmował się wielkimi głosami sceny operowej. I on tak poprosił, żebym otworzył buzię. Dowiedziałem się, że tam nic do siebie nie pasuje. Tu taka wada, tu taka śmaka. No proszę. I on mówi w końcu, wie pan co, na dzisiaj to badanie kończę i proszę pana o jedną rzecz, żeby przyniósł mi pan prześwietlenie kręgosłupa. Ja mówię, kurczę, to jest foniatra czy ortopeda, w ogóle o co chodzi? Ale z kręgosłupa się dużo dolegliwości bierze. O właśnie, i nie ukrywam, lekko zdębiałem, ale no, autorytet poważny, człowiek przypuszczam z 50-letnim doświadczeniem, poszedłem, zrobiłem rentgen kręgosłupa, wszedłem do niego, on to rzucił, na taki podświetlony, taki neon, nie wiem jak to nazwać, taką tablicę, tak, to jest właściwe słowo. I mówi, no dobra, tu to. Odwraca się do mnie i nie mam dla pana dobrych wiadomości. A ja mówię, a co się stało? Wie pan co, tutaj jeden z kręgów uciska panu na nerw, dlatego ma pan tę chrypę. I to będzie skutkowało tym, że przy dużym wysiłku głosowym panu będzie ten głos zanikał. Ja załamany. Mówię, Boże mój, to koniec. Koniec przygody z mikrofonem. I niestety z tą diagnozą wróciłem do Radia Z. Oni mi podziękowali. Wówczas przyjęli Roberta Sitnickiego, który też potem znalazł się w Canal Plus w wyniku fuzji Enki z Canal Plus. Robert chyba nawet o tym nie wie, że konkurowaliśmy o to jedno miejsce, bo było tylko jedno miejsce w tej redakcji. I na jakiś czas musiałem o tym zapomnieć. Szczęśliwie się okazało, że ten głos, ten mały silniczek, ten mały motorek jakoś tam jest w stanie
znieść to obciążenie meczowe. Więc dla mnie się to wszystko, można powiedzieć, zakończyło happy endem, jeśli chodzi właśnie o głos. Ale to pięknie przeszedłeś anegdotą do innego troszeczkę pytania, o które ci jeszcze zapytam, ale jakbyś wybrał właśnie to spotkanie, które... A, to spotkanie, czekaj, bo ja właśnie jak gdzieś tam zacząłem dryfować w innym kierunku. To spotkanie to był poniedziałkowy mecz, który zapowiadał się fenomenalnie, bo ja ogólnie lubię klimat poniedziałkowych wieczorów z Premier League. Mam kilka kapitalnych wspomnień, między innymi kiedyś był taki mecz Charlton-West Ham, hat-trick chyba Paula Kitsona. A to było spotkanie derbowe, derby Manchesteru. Po jednej stronie Roberto Mancini, po drugiej Sir Alex Ferguson. Słuchajcie, to była po prostu jakaś masakra, tego się nie dało oglądać. Tam literalnie nic się nie wydarzyło przez 90 minut. Mecz się zakończył wynikiem takim, jakim się rozpoczął, czyli 0-0. Inny słaby mecz to były też derby Manchesteru, tym razem na Old Trafford. Już Pep Guardiola prowadził Manchester City, ale wtedy byłem w takim ogólnie bardzo dobrym nastroju i tak sobie bardziej żartowaliśmy podczas tego spotkania. To było tuż przed Bożym Narodzeniem. I atmosfera właśnie przypominała takie składanie sobie życzeń przy wigilijnym stole, szczerze mówiąc. Więc to były te najsłabsze mecze i to właśnie nigdy nie wiesz, na co trafisz, prawda? Z jednej strony masz Charlton West Ham i robi się z tego wielkie, takie fajne zamieszanie, a czasem duży mecz i ten balon zostaje przekuty. To pytanie, do którego już lekki wstęp nam tutaj zrobiłeś, to jest pytanie o to, jak w ogóle trafiłeś do roli komentatora. Jak to się stało, że zdecydowałeś się na takie, a nie inne powołanie? Ja zawsze chciałem to robić. To było moje marzenie. Pamiętam, aż mi ciary poszły po plecach. Miałem takiego kolegę na podwórku, na Stegnach, Adama Bolca. Chodziliśmy razem do klasy, spędzaliśmy ze sobą całe dnie. I on był tak miły, że pomimo tego, że ogólnie był świetnym zawodnikiem z pola, ja bym go określił takim rojenkinem, to jak ja go tam wyciągałem z domu, to on mi, dobra, Johnny, bo ja mam ksywkę Johnny z osiedla. To pamiętam. Tak, to wiesz? Kiedyś wspominałeś. Dobra, Johnny, no to ja staję na bramie, a ty strzelaj. I ja po prostu biegałem z tą piłką, oddawałem strzały i to komentowałem tak dla siebie, w takim wymyślonym przez siebie języku angielskim, bo to były te czasy, kiedy w szkole był tylko język rosyjski i język polski. Więc jakby ta pasja we mnie była, ta pasja we mnie dojrzewała, a trafiłem do Canal Plus też w dosyć osobliwych okolicznościach, a mianowicie przy dawnej siedzibie Canal Plus, bardzo blisko Łazienek Królewskich, jest taki słynny bar-garaż. W tym garażu często popijali piwo, ta taka grupa Lambada z Legii Warszawa, po treningach tam wpadali i pili browarki, a ja tam siedziałem z jakimś kolegą, i tam zeszło na mecze Ligi Angielskiej. Ja byłem świeżo po powrocie z Wielkiej Brytanii, gdzie pracowałem na budowie, sprzątałem na takim wielkim targu w centrum miasta spożywczym. Po dziś dzień z tymi ludźmi utrzymuję kontakt, uwielbialiśmy się. Facet, u którego pracowałem, był wiceprezesem Millwall. Zresztą większość ludzi na tym targu to byli fani Millwall. Ale dobra, wracamy do Warszawy i tam siedziałem i co robiłem? Po prostu narzekałem na komentarz Ligi Angielskiej w Canal Plus. Okazało się, że kilka stolików obok siedziała partnerka ówczesnego szefa Canal Plus, Janusza Basałaja. Ja nie miałem w ogóle świadomości, że to jest ona, nie widziałem wokół siebie żadnych znajomych twarzy. I minęło, nie wiem, może 5 dni, może 6 dni, dostaję telefon. Odbieram i halo, witam Ciebie, Andrzeju, z tej strony Janusz Basała. I wiesz co, dotarły do mnie takie wieści, że jesteś nie do końca usatysfakcjonowany komentarzem piłkarskim w Canal Plus. Więc skoro jesteś taki mądry, to zrobimy tak, że ja Ciebie zaproszę do skomentowania meczu Ekstraklasy. Ja po prostu zdębiałem, zamarłem. Mój debiut miał miejsce na stadionie Wisły Kraków. Mecz bez publiczności. Listopad, pogoda kicha, mrzawka.
ja włosy do ramion, a może nawet do końca łopatki. I debiutowałem w składzie z Tomkiem Smokowskim. Robiłem tak głupie miny przed kamerą, to jest komiczne. Być może gdzieś do znalezienia w internecie, bo tak, byłem po prostu tak silnie zestresowany. Tak. To ogólnie nie był dla mnie łatwy czas w życiu, ale no postanowiłem spróbować, bo uznałem, że warto ścigać marzenia. W mojej ocenie to wypadło średnio. Mhm. Natomiast Janusz Basałaj uznał, że je jednak rokuje. I tak to się wszystko rozpoczęło. No wtedy chyba Wisła Kraków wygrała 3-2. Tomek Kłos jeszcze był piłkarzem ŁKS-u. Bramkę strzelił głową, bo on dużo bramek głową. Wisła ŁKS to było. Tak, Arkadiusz Wiereszko był taki napastnik Wiśle Kraków. No to były bardzo stare dzieje. 96 albo 97. Czyli miałem albo 2, albo 3 lata. Tak? Tak, proszę. Ja mam lat 52, więc to mogło się zdarzyć właśnie w końcówce lat, czy w połowie lat 90. I tak to się zaczęło i potem się potoczyło dla mnie całkiem przyjemnie, sympatycznie, czyli przede wszystkim zostałem jakby obsadzony w roli komentatora Ligi Angielskiej, na czym mi najbardziej zależało. Ale na początku, bo to nie każdy pewnie pamięta, ja byłem komentatorską dwójką, a jedynką był Rafał Nachorny, bo się jakby wtedy powstał ten komentatorski duet, a później Janusz nas zamienił i Rafał był dwójką, ja byłem jedynką. To troszeczkę też odpowiedziałeś po części na pytanie, którego nie miałem zamiaru zadawać, ale jak już trochę tak zacząłeś, to w sumie zadam ci je. Niektórzy pytają o to, jakie dałeś wskazówki tym, którzy chcą zostać w przyszłości komentatorami. Rozumiem, że najlepiej narzekać na głos tak, w jednej to jest, znaczy, z to większych jest, warszawskich knajp tak, na komentarz znaczy, to nie, Andrzeja Twardowskiego tak, tym razem. Tak? Knajpa nie była duża, poza jest sporo ludzi, którzy narzekają na komentarz Andrzeja Twardowskiego, także spodziewam się, że będą tłumy szturmować drzwi. Znam takich dwóch, tam stoją. Tak. Posłuchaj, przede wszystkim szukać własnej drogi, nikogo nie naśladować, nikogo nie kopiować, starać się stworzyć coś takiego własnego. Myślę, że to jest bardzo istotne, bo musicie pamiętać, że kopia jest zawsze gorsza od oryginału. Oglądać dużo meczów, uprawiać sport, uprawiać piłkę nożną, bo to wam bardzo będzie pomagać, bo będziecie rozumieć to, co robi na boisku piłkarz, będziecie wiedzieć, jak to jest, kiedy mecz wygrywasz, jak to wygląda w momencie, w którym, nie wiem, tracisz gola w ostatniej minucie i coś ważnego tobie umyka. No jasne. Więc ja jestem za tym, żeby być bardzo, bardzo aktywnym. Najlepiej, gdyby to była piłka nożna, jeżeli mówimy o komentarzu futbolowym, bo w mojej ocenie to się bardzo, bardzo przydaje. No i to chyba tyle. Czytać książki, oglądać filmy, interesować się ogólnie światem, nie zamykać się tylko w tej bańce piłki nożnej. No i myślę, że to takie mogą być te rady ode mnie. Rozumiem. Dalej ciągniemy wątek komentatorski i zapytam cię, który swój komentatorski, w cudzysłowie, odlot najmilej wspominasz, który najbardziej lubisz? Tak to się w moim życiu układa, że często rzeczy się dzieją przez totalny przypadek, tak jak w filmie Kieślowskiego z Bogusławem Lindą. Był taki mecz w 1/4 finału, rewanż Ligi Europy, na który miał jechać Marcin Rosło. I on dosłownie dwa dni przed wyjazdem chyba zerwał sobie więzadło w kolanie i zatelefonował do mnie Piotrek Małkowski, czyli osoba odpowiedzialna za wszystkie komentatorskie obsady. Mówi, Twaro, posłuchaj, bo jest taka sprawa, chciałbym, żebyś pojechał do Liverpoolu. Ja mówię, no to pewnie, z przyjemnością. I trafiłem na najwspanialszy mecz w moim życiu, czyli Liverpool Borussia Dortmund. To, co zapamiętałem najmocniej, to była reakcja kibiców gospodarzy w chwili, gdy nic się nie układało po myśli Liverpoolu. Oni nie usłyszeli żadnego cierpkiego słowa. Mm-hmm. Oni byli, publiczność mówię, ze swoimi zawodnikami na dobre i na złe. I udało się to odwrócić w sposób nieprawdopodobny, niewiarygodny, z finałem, którego nikt by nie przewidział, nie wyreżyserował, czyli bramki strzelali te decydujące
Lovren i Sacco, tak. Więc to była, no wtedy po prostu ja się jakby uniosłem z całym Anfield, tak samo jak Rafał na horny. Scenariusz tego meczu był doprawdy niezwykły, bo gospodarze nie istnieli. Tam chyba było już w pewnym momencie 3-1 dla Dortmundu, który rozgrywał świetne zawody. Rewelacyjne spotkanie. I nagle to się całkowicie odwróciło i ruszył ten nieprawdopodobny huragan. To spotkanie zapamiętam też dlatego, że później w lobby hotelowym siedziałem z takim Irlandczykiem i z Niemką, która chyba była jakimś oficerem prasowym Borussii Dortmund do 6 nad ranem i rozmawialiśmy na różne tematy. Niestety doszliśmy też do II wojny światowej. O, ten wątek akurat A ta pani miała, powiedziałbym, bardzo radykalne poglądy. Takie dla mnie nie do zaakceptowania i trochę byłem zdziwiony, że ten Irlandczyk zaczął wchodzić w koalicję z nią. Ale może coś się zakryło. Życzmy im wszystkiego najlepszego. Ja myślę, że nie są parą. Tak, tak. Tak. Słuchajcie, uciekamy dalej i zapytam cię o wydarzenia ostatnie. Przewrotka Runeja czy przewrotka Garnaccio? Jakby tutaj interpretacja pytania według ciebie. Czy która jest ładniejsza? O tym mówimy? Właśnie która jest trudniejsza? Dobrze, więc powiem tak. Uważam, że zawartość techniczna tej przewrotki chyba była nawet wyższa u Alejandro Garnaccio, ale kontekst był zupełnie inny, bo masz derby Manchesteru, chyba było 1-1 wówczas. 1-1? Mecz się skończył 2-1. 2-1 się skończył, ale czy ta bramka... To bramka na 2-1. Na 2-1, tak, no właśnie. Tak, więc tak. Też to całe napięcie związane z rywalizacją, ten głośny sąsiad. Oczywiście. Prawda? I to było chyba najbardziej dziwne w tym wszystkim. Ja wiedziałem, że on to zrobi. Jak Boga kocham. Bóg mi świadkiem. Jak dośrodkowywał Nani, tak. To gdzieś, no czasem zadziała w tobie ten szósty zmysł. Tak, tak, tak. I ja czułem, że się wydarzy coś niewiarygodnego. No i wyszło tak, jak wyszło. Wyszło. Ja ten komentarz mam z tyłu głowy do dzisiaj. Zostanie z nami, mam nadzieję, na zawsze. Wiesz co, to był chyba taki najczyściej przeze mnie skomentowany gol, że tak wszystko się otworzyło. Tak. I stała się taka rzecz, no ja się nie lubię chwalić, ale chyba taka bramka w miarę znana, do ja której ludzie wracają. Mam teraz czar, jak to sobie przypominam i słyszę cię tutaj głęboko. No bardzo jest mi miło, no czasem się uda. Zostajemy w klimacie Premier League, co raczej chyba logiczne. I też wydarzenia aktualne. Kto według ciebie zostanie pozbawiony pracy następny? Jeżeli chodzi o menadżerów oczywiście. W Premier League? Tak, no jakiś szybki strzał. Mhm. Musisz wybrać jednego zawodnika, menedżera. Jednego menedżera. Mam nadzieję, że nie wskażesz takiego pana, tak, który ma dziesiątkę w nazwisku, czytając angielskiego. No tak, 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 wiem, po środku, tak? Ten środkowy człowiek. Tak, tak, tak. Chyba Steve Cooper. Też bym chyba tak strzelał, to prawda. Taki szybki strzał, jeszcze drugi taki, podobnie zresztą. Czyli trener Nottingham. Tak, tak, oczywiście. Bo to może nie wszyscy są zainteresowani tematyką Premier League. Kolejny szybki strzał, tak jak u Bogdana Rymanowskiego w porannych rozmowach. Aston Villa zajmie miejsce w top 4 na koniec sezonu, tak czy nie? Tak. No proszę. No tylko jeden był szybki strzał, bo u niego jest kilka więcej. Zawodnik, który sprawił na tobie największe wrażenie na żywo. Podczas Możesz wskazać zawodnika podczas meczu, który komentowałeś, jak i tego... Nie, ja tego meczu nie komentowałem. Po prostu byłeś na meczu. To był wyjazd dla ludzi, którzy byli dystrybutorami Canal Plus i my zostaliśmy wysłani z Kaziem Węgrzynem jako takie osoby do towarzystwa. Zresztą bardzo, bardzo przyjemnie spędzony czas. I to był mecz na Camp Nou. Barcelona grała z Walencją. Hat-tricka wówczas strzelił Leo Messi. Mnie po prostu włosy stanęły dęba. Ja nie wierzyłem w to, co się dzieje i z całego serca współczułem piłkarzom Walencji. Nic nie dało się zrobić. To, co wyczyniał z piłką Argentyńczyk, to no, po prostu poezja. To nawet brak mi słów.
żeby to określić, kosmiczny, kosmiczny piłkarz. To więc jakby odpowiedź na to pytanie jest, jest bardzo prosta. Przypominam sobie taką konferencję prasową chyba przed finałem Ligi Mistrzów między Manchesterem a Barceloną i jeden z dziennikarzy zadał pytanie Sir Alexowi Fergusonowi, którego z piłkarzy Barcelony chciałby pan mieć u siebie? On powiedział, to jest chyba najgłupsze pytanie, jakie kiedykolwiek usłyszałem od dziennikarza. Bo to był oczywiście mecz z udziałem Leo Messiego. Dobrze, uciekamy dalej, troszeczkę już opuszczając jednocześnie też klimaty angielskie. A nie, przepraszam, jest jeszcze jedno pytanie. Komu kibicujesz w Premier League / w Anglii? Bo wiemy, że sympatyzujesz z Blackburn Rovers. Tak, ja jestem kibicem Blackburn. Nie jest to łatwe, proste życie, ale dzięki temu nie mam zbyt wielu zmartwień. To też tak nie wygląda, że ja codziennie sprawdzam. Oczywiście. Nie wiem, co tam słychać w drużynie z Ewood Park. Miałem swój wspaniały moment. Mistrzostwo Anglii za Jacka Walkera, Ken Dalglish na ławce, Alan Shearer. O nic więcej nie śmiem prosić. A jeśli chodzi o Premier League, to nie mam. Nie mam drużyny. Skąd sympatyzujesz? Tak, z którą sympatyzuję. A może masz jakąś, której nie lubisz? Wiesz co? Nie. Ja lubię właściwie wszystkie kluby w Anglii. Każdy projekt cię w pewnym sensie inspiruje. Tak, ja się tym pasjonuję od dzieciaka. Ja miałem 8 lat i jeździłem po Warszawie, żeby zdobyć egzemplarz Tempa. Był taki dziennik, który chyba wówczas nie był dziennikiem. To wydawnictwo się ukazywało, ta gazeta, chyba w poniedziałki i czwartki, czy coś takiego. I oni mieli zawsze ostatnią stronę poświęconą lidze angielskiej. Tam była tabela First Division i Second Division, bo wtedy jeszcze nie było Premier League. Także to jest właśnie całe moje życie, ta liga. Ja ogólnie nie lubię, kiedy jeden klub seryjnie wygrywa tytuły, więc chciałbym, żeby doszło do zmiany mistrza. Okej. Na pewno w tym sezonie. Nie powinienem się z tym wychylać, bo ja ogólnie nie lubię afiszowania się ze swoją sympatią klubową, jeśli jesteś dziennikarzem. Więc jeśli nie wygra czwartego tytułu z rzędu Pep Guardiola, którego bardzo lubię, cenię i trochę mnie oburzają te wszystkie opinie ludzi, którzy tak umniejszają ten sukces, mówiąc, że on sobie wszystko kupił. Musicie wiedzieć jedno, że praca w klubie, gdzie są gigantyczne oczekiwania, jest 500 razy trudniejsza niż w klubie, który nagle jest niespodzianką rozgrywek. No jasne. Także może dojdzie do zmiany mistrza. Ja chyba nawet przed sezonem typowałem, zdaje się, Arsenal. Tak, chyba Arsenal wskazywałeś, tak mi się wydaje. O, i to muszę być konsekwentny, będę się tego trzymał. 20-lecie Invincibles, także byłaby piękna historia, ale dla mnie też to może być Aston Villa, to może być Liverpool, to może być Tottenham, chociaż wydaje mi się, że drużyna Postecoglu jeszcze nie jest gotowa. Za krótka ławka tam jest. Za krótka ławka, chociaż ten ostatni mecz akurat z Newcastle United rozegrali fenomenalnie, podobali się bardzo. Więc tak, myślę, że będziemy mieli nowego mistrza. Trochę na życzenie samego Pepa Guardioli, bo ja jestem zdania, że on sobie nie ułatwia. Że on jakby oddaje ważnych piłkarzy i myśli sobie, no dobra, to ja teraz znowu wszystkim udowodnię, że tymi, których mam, znowu jestem w stanie sięgnąć po tytuł. Okej, teraz już naprawdę opuszczamy Premier League i zapytam cię o to, która liga z tych top 5 w Europie jest według ciebie najgorsza lub też którą najmniej lubisz? Ja ci tutaj wspomogę, na przykład powiem ci tak szczerze, że ja z tak ligą hiszpańską na przykład nie za bardzo przypada. Jestem ciekaw, czy tutaj powiesz. Ja oglądam te wielkie mecze, wiadomo, zawsze jestem na bieżąco, jeśli chodzi o mecze, bramki, oglądam magazyn Sport Plus, zresztą to jest taka moja ulubiona formuła przedstawiania wydarzeń ligowych, tak jak kiedyś były Eurogole, prawda, tak, w Eurosporcie, tak, czyli tak, brama, tak. brama, też lubię obserwować jakby wyróżniających się piłkarzy, biorących udział w tych decydujących momentach dla losów meczu, żeby potem ewentualnie sobie ich wpasowywać do rozmaitych klubów Premier League. Wiesz co, to jest trudne pytanie, ja bym chyba przyjął piątkę z tobą, czyli La Liga. Okej.
Liga francuska moim zdaniem jest niedoceniana, a ona produkuje mnóstwo piłkarzy. Tak, to jest taki spichlerz, ja to nazywam spichlerzem Premier League. A to, żeby było jasne, całych meczów ligę nie oglądam i nigdy nie oglądałem. Wcześniej też bardzo lubiłem Bundesligę, zawsze byłem wiernym widzem magazynu Run, który był na Sat 1, Jörg von Tocha, Beckman, oni tam prowadzili z publicznością, to w ogóle było na ówczesne czasy prawdziwe amerykańskie kino w wydaniu niemieckim, oni na bieżąco dawali te skróty, kilka minut po zakończeniu spotkań, więc w sumie Hiszpania niekoniecznie, ale jeżeli miałbym komentować jakąś ligę... No właśnie, to też jest jedno z pytań. Jeżeli miałbym komentować inną ligę, to chciałbym to robić z Tomaszem Lipińskim i byłaby to Serie A, bo uważam, że fantastyczna jest cała kultura. To ja teraz mogę z tobą przybić piątkę. I te wielkie kluby, jest... wszystko mi się ogólnie... Otoczka wokół Serie A jest magiczna. W tej lidze podoba, poza stadionem olimpijskim, bo odbiór meczów i Lazio i Romy byłby zupełnie inny. Tam gdyby to był taki ze stadionami typowo, jest problem. No Napoli, prawda? Żeby to nie były te obważany, tylko żeby oni sobie, powiedzmy, zbudowali taki kolejny stadion Juventusu albo San Siro, żeby działo blisko boiska. Zgadzam się w pełni. Uciekamy teraz bardziej w takie klimaty bardziej lifestyle'owe i zapytam się tutaj o takie tematy związane z nami piłkarzykami. Mm-hmm. Czyli tak, który quiz, który tutaj my ci nieraz serwowaliśmy, lubisz najbardziej, a który najmniej? Najbardziej to wiadomo, piłkarski pong. A już za niedługo pewnie na kanale, a może już się ukazała druga wersja, druga część. A kółko i krzyżyk, to na tym się wyłożyłem okrutnie. To potrafi namieszać w ogóle bardzo mocno. To nie jest na pewno moja ulubiona, że tak trochę się wyrażę. Trochę tych formatów było, ale dość łatwo ci poszło wskazanie. Większość rzeczy jest bardzo fajna. Dzisiaj robiliśmy Wisielca. Tak. Bardzo tak pobudza szare komórki w głowie. Koło Fortuny, ale jeszcze nie miałem przyjemności. Tak. No to dopiero zadebiutowało. Zadebiutowało, tak, ale fajnie to wyglądało. Taki dodatkowy element, więc co jest... Zastanawiam się, która konkurencja jest moją ulubioną. No też lubię to czyszczenie poszczególnych drużyn. To jest bardziej taka wydaje kwestia mi się, merytoryczna. Że to jest, tak, merytoryczna, tak, niż... Ba tak, masz rację. Ale też taka luźniejsza. Ale też lubię te quizy, gdzie jest ta pierwsza podpowiedź za 5 punktów, musi zgadnąć jaki to klub. Klubo quizy, piłkarzo quizy. Tak, mi się bardzo podoba. Dobrze, w takim razie teraz zapytamy cię o to, jak jest twój ulubiony film, serial lub też książka, możesz wskazać jedną z tych treści, do których najbardziej lubisz wracać. O, wiesz co, chyba jedną z najmądrzejszych książek to jest 1984. Orwella. Oj, niestety, doskonała książka. Niestety się ostatnio sprawdzałem. Ciągle aktualna i boję się, że to się nigdy nie zmieni. Teraz czytałem ostatnią książkę Imperium Bólu o rodzinie Sacklerów, którzy mieli, być może jeszcze mają taką wielką firmę farmaceutyczną i oni mocno poszli, to lekarstwo się nazywało Oxycontin. Mhm. I to było takie imperium opioidowe. Jest to książka przerażająca, bo oni po prostu myśleli tylko o zysku, mając świadomość, że to ludzi zabija, że to ludzi uzależnia. Dalej jakby starali się wszystkim udowodnić, że to nie jest niebezpieczne. Także to widać, do czego prowadzi chęć zysku, pazerność. No ale to jakby widać w wielu miejscach na świecie. Już nie chcę tutaj wchodzić w jakieś tematy geopolityczne, bo każdy wie, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Te niepokoje właściwie co chwilę wybuchają na świecie i możemy się tylko zastanawiać, jak długo jeszcze ten świat wytrzyma. Więc to, jeśli chodzi o książkę, to tak, ale to bardziej jakby niestety ta wróżba dla świata w tej książce jest przerażająca.
ta dość machina, pesymistycznie tutaj no ta cała, się osadziliśmy. Tak, cała machina tego systemu autorytarnego, Ministerstwo Miłości, tym podobne tak. rzeczy. A jeśli chodzi o film, to moim ulubionym jest Trainspotting. Oj, mam plakat w pokoju, wisi A, mi. To bardzo, oczywiście, bardzo mnie to cieszy. Adam jeszcze nie widział, Nikodemu wila spuściłem, więc proszę teraz skierować słowa tutaj do Adama, że ma czym prędzej nadrabiać zaległości. No to być może teraz znowu przybijemy kolejną grabę, czyli ulubiony serial dla mnie bezkonkurencyjny, czyli Walter White, Breaking Bad. Tak? Tak, i ponownie prosiłbym cię tutaj, Jesse? Żebyś pogonił swojego redakcyjnego kolegę, żeby w końcu nadrobił zaległości. Adaś? Tak, bo ja go od chyba już 2 lat cisnę i cisnę, a ten ale cały czas... wiesz co, 18 razy ogląda, to nie jest... Ale ja dopiero przy, wiesz co, przy drugim podejściu zrozumiałem, o co chodzi. Bo tam obejrzałem chyba ten pierwszy odcinek takiego pilota. On jest i tak, taki, rozumiem. Ale dobra, może wiesz, może chwyci. I potem się wciągnąłem, te wszystkie postaci, scenariusz, dobór aktorów jest genialny. Tak jest, dobra. Tak. Jeszcze no w ogóle sceny, jak to są zdjęcia przepiękne. Okej, okay, w takim razie ostatnie pytania dosłownie. Twój ulubiony rodzaj kuchni, bo wiemy, że lubisz pichcić. Uwielbiam gotować. Jesse, oprócz... we need to cook. Tak, we need to cook, Jesse. Uwielbiam gotować. To jest coś, co mnie relaksuje. Podobnie jak sport. Ulubiona kuchnia. Trudno mi jest wskazać jedną. Na pewno, co jeżeli ktoś z was kocha takie podróże kulinarne, to bardzo wam polecam Kraj Basków. Uważam, że nigdzie nie ma lepszego jedzenia niż tam. Bardzo lubię kuchnię azjatycką. Ostatnio byliśmy na wakacjach w Singapurze i w Indonezji. Indonezja, jedzenie takie sobie w Azji, dla mnie najlepsza jednak jest kuchnia tajska. Numer jeden, jeśli chodzi o potrawę, którą jadłem, to miało miejsce w Bangkoku, street food. Dosłownie takie miejsce na rogu ulicy, położone 200 metrów od naszego hotelu i tam była taka starsza pani, która stała nad wokiem, gotowała w takim tempie, że w 5 minut była w stanie przygotować 5 dań i to był makaron z kaczką, pomarańczą i świeżym pieprzem. Nie wiem, czy wy wiecie, jak wygląda świeży pieprz. To są jakby takie małe grono winogron, tylko że to są te zielone ziarna pieprzu. Było to fenomenalne. Najlepsze, naprawdę, to była najlepsza rzecz, jaką zjadłem w życiu. Jeśli chodzi o Kraj Basków, tam to, jest to nie bójcie, najwięcej z gwiazdką Michelina. Poszedłem do Muzeum Guggenheima w Bilbao, no to jest taki must watch, tak. wyrażę. I tam jest restauracja z gwiazdką Michelina. Z gwiazdką Michelin. I tam poszliśmy z żoną, zjedliśmy posiłek składający się z 3 dań, wzięliśmy do tego butelkę wina i za 2 osoby zapłaciliśmy, uwaga, 60 euro. I tam podano mi jagnięcinę. Jak ten kelner mi przyniósł ten półmisek, to ja na niego spojrzałem i pomyślałem, ale chyba najpierw drugie danie, a potem deser, bo to wyglądało jak tiramisu. O. To była jagnięcina pocięta na takie plastry grubości, no nie wiem, milimetra co najwyżej. Wyglądało to cudownie, smakowało rewelacyjnie. Jako przystawkę jadłem, nawet mam chyba zdjęcia w swoim telefonie. Na przystawkę wówczas jadłem tatar chyba z białego tuńczyka. Wszystko było genialne. Mam też namiar na taką knajpę w San Sebastian, bo w San Sebastian ogólnie jest ładniejsze, jest ładnie położone, nad morzem, ta słynna plaża La Concha i tam była taka knajpka serwująca przystawki, rewelacyjnie podane, fantastycznie to smakowało i jest też takie miejsce, gdzie robią steki, takie olbrzymie. To jak jest ten stek florencki, to tutaj też była taka wołowina, pewnie, nie wiem, 14 miesięcy miał ten biedny cielaczek, którego niestety przeznaczono
na mięso i to był taki wielki kawał steka, kilogramowy. I tak sobie wyciągałeś tylko takie prostopadłe kawałki mięsa i do tego były świeże pomidory, no ale to wiecie, świeży pomidor, który dojrzewa na słońcu i do tego tylko była sól, gruba sól morska, oliwa i kawałek bagietki. I to jest miejsce prowadzone przez tę samą rodzinę chyba od 150 lat w San Sebastian. Jeżeli wpiszecie sobie w Google'ach San Sebastian najlepsze steki, to gwarantuję wam, że to miejsce tam się musi, ja sobie musi znaleźć. I też tam jest fajne to, że wieczorem idziesz sobie na bajle, czyli na tańce, bo my z moją żoną lubimy się pobawić, nie ukrywam. No tam była jedna taka sytuacja, nie chcę powiedzieć, że nieprzyjemna, bo ja jestem kibicem Athletic Bilbao. No i kupiłem sobie bluzę, to jak kupiłem bluzę, prawda, to wiadomo, że ją założyłem i chodziłem no w niej po San Sebastian i w pewnym momencie tak do mnie podszedł na tych tańcach jeden kolega i mówi, no wiesz co, nie jest to najlepszy pomysł, znaczy, tak. Wybaczam ci, ale następnym razem lepiej byłoby włożyć na siebie coś neutralnego. A to bardzo okazał się bardzo miły facet i on mi w ogóle uświadomił, jak funkcjonuje futbol baskijski, bo oni za sobą nie przepadają z prostego powodu. Athletic Bilbao to jest klub bardzo bogaty. Nie wszyscy o tym wiedzą. I on wyciąga najlepszych piłkarzy z Realu San Sebastian, płacąc często za nich wysokie kwoty, bo San Sebastian jakby nie jest tak restrykcyjny. Czyli tak tam jest, są tak piłkarze jest. Z zagranicy, a tu mogą być tylko zawodnicy o pochodzeniu baskijskim, bo bracia Williams, oni się wychowywali w tej kulturze baskijskiej. Ja ogólnie po prostu lubię ludzi charakternych. Tacy są Baskowie, taki jest Athletic Bilbao, dlatego to jest mój klub, ale jakbym miał spędzić weekend, to bym na pewno wybrał San Sebastian. I tym akcentem kończymy serię pytań. Jeszcze po drugiej stronie rzeki było takie miejsce, gdzie podawali fenomenalne drinki. Moja żona zawsze zapisuje te lokalizacje, więc jeśli ktoś to zapragnie, to oczywiście służę pomocą. Gdybyś ty chciał znowu wrócić do kraju Basków, jeżeli chodzi o kwestie kulinarne, to zapraszamy cię do Krakowa. Nikodem ci poleci taką jedną knajpę. Raz też mnie tam zaprosił i naprawdę jest w Krakowie smakować. Jest jedno miejsce, z którym, jeśli chodzi o jedzenie, nic nie może konkurować. Bez względu na to, czy masz gwiazdę Michelina. Okrąglak na Kazimierzu. Nie. To jest kuchnia Jolanty Węgrzyn, żony Kazimierza Węgrzyna. To, jak ona gotuje, to się zwyczajnie nie mieści w głowie. To jest uczta dla podniebienia. Także Jolu, niedługo przyjeżdżam. Ja się zrobiłem głodny. Nie wiem, jak wy. Dajcie znać, jak się podobało. Tobie, Andrzeju, dziękujemy. Bardzo dziękuję.